na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Paweł, nie ukrywajmy, jesteś nadzieją reprezentacji Polski. Wielu kibiców wiąże z tobą spore nadzieje. Największe masz ty wobec siebie. No i impreza sezonu, Mistrzostwa Świata w Planicy. Czy to jest taki priorytetowy punkt dla ciebie? Kurczę, w sumie to nie wiem. Na pewno Mistrzostwa Świata to jest dla mnie wielka, wielka sprawa, ale Mistrzostwa Świata są po to, żeby je wygrać i ja je chcę po prostu wygrywać, a wiem, że na razie mi trochę do tego brakuje, więc oczywiście jest to cel, żeby tam jechać i żeby tam rywalizować, ale bardziej chyba jednak się skupię na tym, żeby po prostu przez cały sezon robić progres i stawać się coraz lepszym. No ale Mistrzostwa Świata znają różne historie, chociażby rok Benkowicz ze Słowenii w Oberstdorfie w 2005 roku też raczej nie sądził, że wyjedzie ze złotem. No jakby jak najbardziej nie obrażę się, jeżeli tak się wydarzy, że moje skoki pójdą tak do przodu do tego czasu, że wyjadę ze złotem, ale tak jak mówię, na razie wolę się skupić na tym, żeby stawać się coraz lepszym zawodnikiem. Planica i te skocznie, na których odbędą się Mistrzostwa Świata, oczywiście w większości kojarzy się z obiektem Mamucim, ale tym razem te mniejsze skocznie. Wy często tam trenujecie. Jakie to są obiekty? No bardzo dobre. Myślę, że to jest najlepszy ośrodek do trenowania w Europie. Mają mnóstwo skoczni od najmniejszych do właśnie największej skoczni na świecie. Są to skocznie nowe, świetnie przygotowane, więc na pewno jeżeli obiekty, to nie będzie żadnego problemu. Wiemy, że wielu Słoweńców pojawi się wokół tychże obiektów, no ale na pewno chcielibyśmy zaprosić także biało-czerwonych fanów. No jak najbardziej, no. Biało-czerwoni fani zawsze nam towarzyszą praktycznie na każdej skoczni na świecie, więc myślę, że na Mistrzostwach Świata w Planicy również ich nie zabraknie. Dobrodošli doma, dobrodošli u Planicy.